Wstrząsający apel Jasnowidza Jackowskiego do Polaku do narodu polskiego Nieprawdopodobna sytuacja Dzisiaj przedstawiam nawet nie widzję przepowiedni A apel Jasnowidza Jackowskiego do, do Polaków do narodu polskiego Można powiedzieć swego rodzaju Orędzie Jasnowidza Jackowskiego Do narodu No właśnie co takiego tutaj mówi jasnowidza Jackowski Co się dzieje w Polsce Co będzie się dziać Co praktycznie może dotknąć każdego z nas Bez względu na to gdzie mieszkamy Jaki mamy status materialny i tak dalej Dzisiaj przedstawiam apel Jasnowidza Jackowskiego So... <laughs> Zresztą Jasnowidz mówił o tym, żeby tę sytuację nagłośnić, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę teraz opowiedzieć, że to jest apel Jasnowidza Jackowskiego do wszystkich praktycznie tutaj mieszkańców Polski. No, o tym mówił Jasnoic, żeby faktycznie o tym dowiedziało się jak najwięcej osób, więc jeżeli możecie to, czy chcecie po prostu to udostępnicie ten filmik mój, tak, gdzieś na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, nie dla mnie, nie, nie dla zasięgów, nie dla wyświetleń, chociaż na pewno będzie mi miło, tak, no nie ukrywam tego, natomiast, dlatego, że właśnie Jasnowidz Jackowski chciał, żeby to wybrzmiało jak najbardziej dosadnie, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Co się dzieje praktycznie w Polsce? Mamy do czynienia praktycznie z plagą, która się dzieje w naszym, praktycznie narodzie, w naszym kraju. No, powiedziałem na początku, że swego rodzaju orędzie, tak? Oczywiście orędzie wygłasza prezydent polski, premier, marszałek Sejmu czy Senatu. Natomiast, no, nie spotkałem się z taką rzeczą, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, bo z reguły przedstawia swoje wizje przepowiednie. Każdy, kto chce, może ją po prostu posłuchać, może w nią uwierzyć lub też nie. Natomiast nie spotkałem się, żeby Jasnowidz Jackowski mówił, żeby o tym dowiedział się jak najwięcej ludzi. A dlaczego? Ponieważ to tak naprawdę wynika z osób, które zgłaszają się do Jasnowidza Jackowskiego. Bardzo dużo spraw jest jakby o jednym charakterze. A dotyczy to plagi, kradzież, włamań, praktycznie do domów, mieszkań w Polsce plaga włamań do domów Polaków w całym, praktycznie kraju. No i jasnoid Jackowski, dlatego że jest jasnowidzem, ludzie kontaktują się z jasnowidzem, są ciekawi, kto dokona na przykład włamania, gdzie jest jakaś po prostu pamiątka po babci, po dziadku, po rodzicach, czy na przykład jakieś pieniądze, tak, które były w mieszkaniu, co się stało, czy na przykład, złodzieje te pieniądze zabrali. I w tych sprawach kontaktują się z jasnowidzem Jackowskim. No i jasnowidz mówi, że mamy do czynienia z pra plagą praktycznie włamań do. Domów i y, mieszkań w Polsce, tak że mamy do czynienia praktycznie z plagą tych włamań do domów i mieszkań w Polsce. To właśnie Jasnowidz Jackowski na, na podstawie swoich doświadczeń, też opinii praktycznie znajomych, krewnych, tak, przyjaciół, a także z praktycznie osób, które kontaktują się z Jasnowidzem Jackowskim z całej Polski. Tak? Z czego wynika ta plaga kradzieży, dlaczego akurat teraz? No Zobaczmy sobie, że wiele grup przestępczych przerzuca się na przykład na kradzieże, jeśli chodzi o włamania do domów traktując to jako bardziej bezpieczne tak naprawdę przestępstwa w ich mniemaniu, tak? no bo przestępstwo to jest przestępstwo, to jest dla nas bardzo dokuczliwe. Natomiast bardzo mało pozostało tak naprawdę tych możliwości, gdzie te grupy przestępcze mogą zarabiać. No bo narkotyki oczywiście, ale no dzisiaj policja bardzo szybko wychwytuje te grupy przestępcze, ma do tego odpowiednie narzędzia. Kolejna sprawa no VAT to już były po prostu afery VAT-owskie i tak dalej. Potem mamy mafię, Praktycznie paliwowe. Ja mówiłem, że my, no, o tym jeszcze praktycznie tego rząd prawa i sprawiedliwości nie zrobił, ale w Polsce istnieje potężna mafia, jeśli chodzi o nawozy, która podszywa się, podrabia słynne nawozy, następnie sprzedaje to rolnikom. Rolnicy to kupują po prostu, bo jest to tańsze. No i my będziemy tego skutki odczuwać, tak, jeśli chodzi o potem warzywa i owoce, nie teraz, ale w przyszłości. Sam byłem w szoku, muszę powiedzieć, kiedy o tym się dowiedziałem, że w Polsce jest mafia nawozowa, można powiedzieć, w ten sposób, tak? która podrabia praktycznie nawozy, bo to jest bardzo intratny. Dochód, biznes. Natomiast Jasnowiec Jackowski właśnie mówi o tych włamaniach, o pladze praktycznie włamań do domów i mieszkań w Polsce, że to mamy, z tym mamy praktycznie do czynienia. No wiadomo, takie grupy przestępcze jak włamują się do mieszkań, domów, to kradną co popadnie, biżuterię, oszczędności, tak, jakąś elektronikę i tak dalej. Zawsze że no na przykład taki telefon, tak jak ktoś ma tam telefon taki z tym jabłkiem amerykańskim charakterystycznym, to potrafi kosztować kilka tysięcy złotych, więc tu i rzeczywiście te grupy przestępcze mogą działać. Też inna sprawa jest, że zobaczmy sobie, że praktycznie zmieniło się też podejście nasze, tak? Coraz więcej osób wycofuje pieniądze lokaty z banków, trzyma te pieniądze w domach, chociaż to nie jest dobre rozwiązanie, pomimo tego, że no banki tam mają bardzo nisko procentowanie i tak dalej, to jednak pieniądze jest bardziej, trochę, trochę bardziej bezpieczne w banku niż w domu. Yy, tak, no, o, 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 oczywiście ci, co mają po prostu takie pieniądze to mogą sobie na to pozwolić, tak. Natomiast yy, coraz więcej wycofuje, no bo wid, wid, ludzie widzą co się dzieje, tak? A więc yy, tutaj inwazja Rosji na Ukrainę co by było, gdyby na przykład Rosja zaatakowała Polskę? Tak samo jak na przykład Rosja zaatakowała tutaj Ukrainę, pojawiły się kolejki na stacjach benzynowych, mnóstwo ludzi kupowało benzynę nawet po prostu do kanistrów. Tak tutaj do zbiorników kupowali tam, tą benzynę, nawet na niektórych stacjach benzynowych były limity. Więc no, zmienia się też nasze podejście, nasze praktycznie tutaj podejście w związku z tym, co się dzieje. Zresztą nie trzeba daleko patrzeć. Tak sam premier Mateusz Morawiecki miał potężne tutaj ziemie, które sprzedał tam po Wrocławia chyba tak, e, zarobił mnóstwo pieniędzy, tam wiele milionów złotych na tej sprzedaży tych działek. No więc y, y, tutaj ludzie rzeczywiście starają się jakby spieniężyć y, na przykład z jakiś majątek, ruchomości czy nieruchomości, a mieć tą gotówkę. No i niektórzy mogą trzymać tą gotówkę w domach, co jest oczywiście nierozsądne nieodpowiedzialne, tak? I tu jasno właśnie uczula, że mnóstwo jest praktycznie plaga włamań. Kradzieży. No kiedyś były takie grupy przestępcze, które się specjalizowały, tak? Byli doliniarze, były po prostu grupy przestępcze, które zajmowały się tylko włamaniami, były grupy przestępcze, które tam zajmowały się jakimiś oszustwami i tak dalej. A dzisiaj praktycznie mamy tak grupy przestępcze, jeśli chodzi o włamania jeśli chodzi o kradzieże ja jestem też ciekaw tutaj jak to na przykład wygląda w kontekście tego że zobaczmy sobie że polska policja mocno była przez ostatnie miesiące obarczona kwestią covidową w sensie takim że musieli sprawdzać tych ludzi którzy byli na tych wszystkich praktycznie tak kwarantannych i tak dalej no to wszystko zostało zniesione zostało tak natomiast no, ja na przykład widziałem coraz mniej praktycznie tych patroli policji Pewnie te patrole były, tak może moje subiektywne spostrzeżenie, więc być może to też stworzyło tak podwaliny do tego, że te grupy działają, no bo nawet jeżeli ktoś zareaguje, no to zanim po prostu przyjdzie patrol policji, to trochę czasu minie. No, to też nie oznacza, że policja nie funkcjonuje w Polsce, no policja w Polsce funkcjonuje, tak i to świetnie. Może no, świetnie, ale dobrze, tak bez przesady. Natomiast no nie mówmy, że jesteśmy krajem e, tak jakimś anarchii, tak. E, natomiast e, no bo krajem anarchii nie jesteśmy. Natomiast no e, też zobaczmy sobie, że Koronawirus pandemia spowodowała, że nasze relacje międzyludzkie na przykład z sąsiadami pogorszyły się, tak są po prostu gorsze. No bo była kwestia, żeby zachować dystans, były te maseczki, najczęściej dzień dobry, dzień dobry, tam parę słów i tak dalej. To były inne te stosunki sąsiedzkie niż to było kiedyś, niż to było praktycznie wcześniej, tak, gdzie tam potrafił sąsiad z sąsiadem dłuższy czas rozmawiać i tak dalej. Potem no covid, obawy, tak ludzie praktycznie zachowali ten dystans społeczny i tak dalej, obajali się, tak, całej tej praktycznie sytuacji. Zwłaszcza, że przecież w telewizji pojawiały się przykłady, tak? Pamiętam, jakby początek COVID-u, to pewien mężczyzna poszedł do przychodni, zakaził się koronawirusem i był zdziwiony, bo on nigdzie nie wychodził, był tylko raz przychodni, nie miał wnuków w domu. Okazało się, że był w tej przychodni rozmawiał z dawnym znajomym i po prostu rozmawiał z nią twarzą w twarz i ten go prawdopodobnie zakaził, tak? To jeszcze chyba był czas, kiedyby nie było tych maseczek, czy po prostu nie trzeba było nosić i tak dalej. No więc tutaj rzeczywiście to się wszystko teraz zmienia, a więc plaga włamań. O tym mówi Jasnowic Jackowski apeluje do naszej czujności, także po prostu tutaj sąsiedzkie, tak, żeby zobaczyć, kto przychodzi, jeśli chodzi o sąsiadów, czy na przykład tutaj w bloku, czy na przykład domki jednorodziny, no nie chodzi o to, żeby tutaj być konfidentem, tylko w sensie po prostu, że często ta, jakby ta pandemia i teraz, ten, zresztą teraz zobaczmy sobie, że stopy procentowe poszły do góry, ludzie muszą płacić wyższe raty za kredyty, za mieszkanie, coraz więcej czasu spędzają w pracy, siedzą po godzinach, więc tutaj rzeczywiście coraz więcej ludzi nie ma w domach bo muszą pracować na te dobre materialne i to też sprzyja temu że mogą się pojawić różne grupy przestępcze które mogą na tym tak grasować mogą po prostu próbować włamać się wiadomo że takie grupy to one są specjalistyczne one obserwują dane dom mieszkanie przygotowują się wiedzą jak się domownicy zachowują kiedy zaatakować tak także po prostu to jest oczywista sprawa że to są grupy wyspecjalizowane, to nie są po prostu grupy amatorskie, które wiedzą, wiedzą gdzie po prostu wchodzą, po co praktycznie wchodzą, po jakie dobre materialne. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.